Joanna Łucka-Szczygieł, dobry wieczór Państwu. Po kilku ponurych dniach z opadami deszczu czekamy teraz na poprawę pogody. Jutro jeszcze będzie podobnie jak dzisiaj, ale już w weekend pojawi się słońce, a temperatura przekroczy 20 stopni. Noc, która przed nami, będzie pochmurna. Przejaśnienia możliwe są jedynie na północy, natomiast w centrum i na południu będzie przelotnie padać deszcz. Temperatura najniższa tej nocy w Krakowie i Rzeszowie między innymi, tam około 9 stopni, trochę cieplej na zachodzie i na wybrzeżu około 11. W naszym województwie gdzieniegdzie będzie padać deszcz, a najwięcej tych opadów na krańcach wschodnich. Temperatura obniży się do 10 stopni. W nocy wiatr będzie słaby, a ciśnienie niskie i jeszcze trochę się obniży. Jutro nad Polską nadal przewaga chmur. Słońce pojawi się na zachodzie i gdzieniegdzie w centrum. Natomiast mieszkańcy krańców wschodnich słońca jutro nie zobaczą, natomiast przydadzą się tam parasole. Temperatura 17-18 stopni. W regionie łódzkim to kolejny dzień z chmurami. Padać raczej nie powinno, możliwe są jedynie opady mżawki. A na północy może na chwilę zaświeci słońce. Wiatr jutro będzie słaby, a warunki biometeo neutralne. Ja życzę Państwu dobrego, spokojnego wieczoru i do zobaczenia.